Moi kochani, witam Was serdecznie z moimi pieskami, jak zwykle z lasu. Właściwie wracam już. Zobaczcie, jak jest tutaj pięknie, trochę innej okolicy Wam pokażę. Chciałam sprawdzić dzisiaj taką jedną roślinkę, którą uwielbiam zbierać, ale na razie, znaczy ja przyjdę po południu tutaj, w południe, jak słońce się pokaże, miejmy taką nadzieję, bo na razie, zobaczcie, u nas jest chmury i powiem Wam szczerze, wczoraj było 29 stopni, a po południu spadło na 10, ale ja przyjdę tutaj, jak będzie słońce, bo te rośliny zrywa się tylko, kiedy jest słońce. Generalnie zioła należy zbierać wtedy, kiedy jest słońce, bo po prostu one wydzielają wtedy takie olejki eteryczne i nie powinno się zbierać ani wcześnie, znaczy niektóre zioła można zbierać wcześniej rano, ale raczej zbiera się w południe w słońcu i szczególnie właśnie tę roślinę pokażę Wam. Chodzi mi o dziurawiec, zobaczcie tylko, tu jest dziurawiec i to jest takie zagłębie dziurawca, jest go bardzo, bardzo dużo, ja tutaj przejdę ostrożnie, bo są maliny, przeróżne cuda, tutaj jest mnóstwo dziurawca, tu się skupimy nad tym, bo on jeszcze jest dalej, ale tutaj jest dziurawiec, tu są jeszcze inne takie żółte kwiaty, ale to nie jest dziurawiec, niektórzy mylą, to jest zupełnie inna roślina, a dziurawiec jest tutaj. I teraz Wam o nim opowiem, ponieważ dziurawiec jest dla mnie moim ukochanym ziołem. Po prostu to jest dla mnie, to jest takie słońce, które zaklęte w kwiaty. Dziurawiec jest rośliną, której właściwości do dzisiaj jeszcze wszystkich nie zbadano. Jest tak tajemnicza i tak dziwna i tak wszechstronna. Ludzie nieraz wycinają to, tępią. A to jest po prostu coś cudownego. Dziurawiec już w starożytności był znany jako roślina cudowna. Już ojciec medycyny, Hipokrates, mówił, że jest to roślina cudu, roślina, która może działać cuda. Święta Hildegarda z Bingen też mówiła, że jest to roślina cudowna i najlepsza ze wszystkich. I ja też, słuchajcie, tak, ja całą wiosnę praktycznie czekam, aż dziurawiec będzie. I on kwitnie się, to inaczej nazywa się ziele świętego Jana, po niemiecku mówi się, to jest Johanniskraut, bo ona, dziurawiec, zaczyna kwitnąć zawsze w święto świętego Jana 26 czerwca i rzeczywiście tak jest, no chyba, żeby było jakieś, nie wiem, tragedia w pogodzie, gradobicie, no w sumie w tym roku jest taka tragedia, bo no okropnie jest po prostu, tutaj pada grad, burze. I kilka dni mieliśmy słońca, ale dobra, powiem Wam o tym dziurawcu. Otóż to jest zioło, które, ono jak się zbliżymy, zobaczcie, ma takie dziureczki w kwiatach. Takie. Może to można zobaczyć. W ten sposób można odróżnić. Zaraz. Jak się tak potrze. To zobaczcie, to mam czerwone ręce. Tak się ręce mam takie od. Pracowałam wczoraj w ogrodzie, więc jestem tak, no nie za bardzo wyjściowa, że tak powiem. Panie, które mają piękne paznokcie, będą się dziwić, ale no po prostu. Więc w każdym razie wydziela czerwone soki. I to się na to mówi krewka Matki Boskiej. To są właśnie te olejki eteryczne i one są w tych dziurkach, które dziurawiec ma w swoich kwiateczkach. Więc ziele dziurawca jest rewelacyjne na wszystko. Na wszystko nie. Przede wszystkim jest wspaniałe na obniżenie nastroju, na depresję, na lęki, na smutki. Bardzo dobrze sprawdza się na jesień, na listopad. Ja zawsze zbieram całe lato, do kiedy tylko, znaczy całe lato nie, bo do kiedy dziurawiec jest, to go zbieram i robię suszę. Trzeba go suszyć w takim ciemnym pomieszczeniu, niezbyt wysokiej temperaturze, 30 stopni. Jak ktoś z Was ma suszarkę, to jest bardzo dobre, jak nie, no to powiesić gdzieś na strychu, czy gdzieś tam tak w ciemnym pomieszczeniu, suchym. I ono zimą jest bardzo fajne na herbatkę.
Można też zrobić nalewkę. To się robi garść. To robi się bardzo prosto. Garść dziurawca, kwiatów dziurawca. Można też oczywiście razem z zielem, czyli z tymi listkami, zalać pół litra wódki, odstawić na miesiąc i po miesiącu dolać jeszcze, no tak, dość sporo płynnego miodu. To zależy, jak to chcemy mieć. No, po odcedzeniu, oczywiście po odcedzeniu, tak? Dolać miodu. No i jest naleweczka pyszna. Ona jest bardzo dobra na obniżenie nastroju, na problemy żołądkowe, na problemy trawienne. Tak ma działanie żółciopętne. A w ogóle pomaga właśnie w problemach gastrycznych. Natomiast ja robię olej z dziurawca i po prostu też garść kwiatów. Dziurawca bardzo prosto zalewam, słuchajcie, zalewam oliwą z oliwek albo olejem lnianym i odstawiam to, pół litra musi być, i odstawiam to, tak dość dużo do słoika tego wkładam po prostu. Znaczy nie musi być pół litra, może być 300 ml tej oliwy. Ważne, żeby te kwiaty były przykryte po prostu, tak? Żeby kwiaty dziurawca były przykryte i wtedy zamykamy ten słoik i stawiamy go, kochani moi, na słońcu, na parapecie gdzieś, ważne, żeby było słońce. I wtedy, aha, i jeszcze trzeba dodać troszeczkę z wódki albo spirytusu, ale nie dużo, tak mały kieliszeczek, dlatego że te olejki eteryczne dopiero się wydzielą, one się będą wydzielać pod wpływem właśnie tego alkoholu. No i stawiać na słońcu i zobaczycie, że ten olej, ta cała mieszanka po kilku dniach zacznie się robić, przybierać barwę taką czerwoną. I to właśnie będzie oznaczać, że to zaczyna działać, że te olejki eteryczne, te zdrowotne, zbawienne olejki dla zdrowia się po prostu aktywują. No i po miesiącu, ja po 3 tygodniach to. Od 2 do 3 tygodni to będziecie widzieć, jak się już czerwone zrobi, to już można to odlać. No i ten olej jest bardzo dobry na, no bo bardzo dobry jest na zewnętrznie na reumatyzm na przykład, na lumbago, na wszelkiego rodzaju bóle stawów, kręgosłupa, zwichnięcia. Jest rewelacyjny na bardzo trudno gojące się rany, na oparzenia, na odmrożenia, na egzemę, na pryszcze. On jest po prostu rewelacyjny. Ja uwielbiam ten olej z dziurawca i będę też w tym roku robić świeży. Bardzo serdecznie Wam polecam. Nawet otwartą ranę właśnie jak się posmaruje, goi się wszystko. Także takie właśnie ma właściwości dziurawiec. Wewnętrzne też właśnie uspokajające. Można sobie robić herbatkę, łyżkę kwiatów, ziela dziurawca, zalać wrzątkiem, zostawić na 10 minut i wypić sobie. I mówię Wam, humor się poprawia. Zresztą ziele dziurawca jest też stosowane. Mądrzy lekarze, zielarze stosują właśnie w depresjach i mają bardzo dobre wyniki w depresjach, w takich smutkach różnych. Także polecam Wam to ziele dziurawca. Zbierajcie kiedy tylko możecie. Popatrzcie jeszcze, jak on wygląda. Bardzo łatwo można to rozróżnić. Ten czerwony taki. No ten płyn taki, który się wydziela właśnie z tych kwiatków przy potarciu, to jest przez te małe dziureczki, no to jest właśnie ten olejek eteryczny i ponieważ on jest czerwony, a kwitnie w dzień świętego Jana, często nazywany, przepraszam, krewką Matki Boskiej w niektórych regionach Polski. Także zapraszam Was na zbieranie dziurawca, a teraz Wam pokażę tutaj te okolice, jeszcze pójdziemy chwilę, bo wiecie co, bo tutaj jest taka, tutaj są w ogóle. To nie wiem, czy przejdę, bo dziś strasznie mokro jest całą noc, właśnie jak mówię, padał deszcz. Tu widzę, jest trochę późno się zaczyna, ale jest już krwawnik. Krwawnik też będę zbierać, ale krwawnik już wybitnie trzeba zbierać w słońce. No i tego. Pamiętajcie, jakbyście, bo to dziurawiec rośnie często w towarzystwie takich kwiatów. I zobaczcie, one to nie jest dziurawiec, on jest inny, jest podobny, ale. Absolutnie na początku trudno to rozróżnić, ale później już nabiera się tej rutyny. Jest to zupełnie inne ziele, ma zupełnie inne liście. Także przejdźmy jeszcze raz do dziurawca. Zobaczcie, dziurawiec ma takie malutkie listeczki. Widzicie? O, to jest takie. Malutkie takie.
listeczki ma, no a tutaj obok rosną maliny. I tutaj, tu są malinki, tu będzie tarnina, ale coś widzę, coś się stało takiego, że się nie rozwinęła się. I tutaj, słuchajcie, są takie wielkie gąszcze, chaszcze. Spójrzcie tylko, tu właśnie te maliny będą, no normalnie taki, to jest takie miejsce, gdzie w ogóle nikt nie przychodzi tutaj. Zresztą w tych lasach, gdzie ja mieszkam, to nikt tutaj nie chodzi. Ewentualnie ludzie jak wycinają swoje drzewa, no to wtedy. Ale tutaj, tu jest takie wygniecione miejsce i powiem wam, tu jest taki schowek, dalej tam się idzie. Tutaj teraz robin stoi i tam głęboko... Ja już tam dalej nie będę wchodzić, ale tam głęboko jest kryjówka dzików. One tutaj śpią po prostu. Na razie w dzień ich tutaj nie ma, ale w nocy to ja wiem, że one śpią tutaj. Czasami nawet znajduje się takie resztki sierści jakiejś. No więc w nocy na pewno bym tu nie przyszła, ale kto to zresztą chodzi po nocy. Więc po lasach. W każdym razie tu jest tarnina. No, także też są różne takie trujące rzeczy, takie dzikie jagody, jakieś trujące są też tutaj. Malinka. No dobra, także kochani moi, zapraszam was serdecznie. Jak będziecie mieli okazję na dziurawca, no to naprawdę tym bardziej, że wiem, że zanosi się na to, że jesień będzie równie gorąca jak no gorąca. No, będą tam różne rzeczy się działy prawdopodobnie. Takie przeróżne, więc dobrze jest mieć przygotowane ziele takie, które by nam humor poprawiło po prostu. Już listopad sam w sobie jest taki nieciekawy, bo wiadomo, listopad, nie? Ale tym razem podobno też ma być nieciekawie, no bo jakaś tam no, atrakcje nam się szykują covidowe, także no. Słuchajcie, a tutaj, o zobaczcie, bo u nas właśnie ta pogoda jest tak beznadziejna, no to zupełnie wszystko inaczej wygląda. Patrzcie, jak ta brzoska po prostu zgniła, normalnie zgniła. I brzozy też, to normalnie one jeszcze powinny być, one powinny być brzozy i inne drzewa, one powinny być jeszcze w pełni zielone. A tutaj spójrzcie tylko, gnije to wszystko. Także to tak nie bardzo wygląda. Drzewa tu są też takie podgnite, ale to nic. Zjedzone w ogóle przez jakieś choroby są. Tu mamy macierzankę. O macierzance będę też opowiadać. Dobra, kochani. Nie chcę już was zanudzać. Jest niedzielny poranek. Życzę wam bardzo miłej niedzieli. No. I tego. I trzymajcie się, kochani. Na razie. Seli tutaj na mnie czeka. My idziemy do domu. Papa. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania i tak dalej, jak zwykle. Cześć. Cześć.